projekt zaczął się już 2 lata temu, kiedy jedna z pań przeniosła na papier swój pomysł właśnie ścieżki ekologicznej, edukacyjnej, sensorycznej. Natomiast projekt nie przeszedł, nie udało się. I w pewnym momencie pojawiła się pani Ewelina Piszczek, która zaproponowała, że możemy wspólnie zrobić taki projekt. Dzieci już nie lubią takich schematów, że coś gotowego im damy i bawcie się, nie? Dzieci lubią właśnie albo coś zrobić, albo właśnie podejść do roślinki, pomochać, dotknąć. Oddawane dzisiaj do użytku ścieżka sensoryczna i ogród doświadczeń są dla dzieci miejscem szczególnym. Pozwalają na wielozmysłowe poznawanie świata. Chciałyśmy w ten sposób coś razem ze szkołą pokazać dzieciom nowego. Na co dzień dzieci na pewno nie spotykają się i nie wiedzą, nawet nie są świadome tego, że chodząc po łące, po lesie, doświadczają sensoryki. Szczypie, fajnie, boli, boli. Kamila? Tak? To przedstawienie o rzepce było najważniejsze. No, a jak nie wiesz, jak ja robię rzepkę, to było śmieszne. Cześć, jestem Nina, pamiętacie rzepkę małą? To byłam ja. Mój tata był dziadkiem. Moja mama była kicią, miała taki fajny, puszysty ogon. I taka fajna muzyka. Jestem kicia wielkooka, co ostre pazurki mam. Będę z wami rzepkę ciągnąć, kiedy chwycę ogon psa. Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę wyciągnęli, aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Zależało nam na tym, żeby to zorganizować jak najlepiej. Lokalna społeczność zaangażowała się bardzo mocno w organizowanie tej imprezy, za co jesteśmy również wdzięczni mocno. Widać tą atmosferę i widać tą współpracę. Zawsze angażujemy się w pomoc przy różnego rodzaju imprezach i uroczystościach. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy zaproszone na ten piknik, że została otwarta ta ścieżka sensoryczna. Jeżeli chcesz dotrzymać kroku dziecku, musisz podać mu rękę. W Woźnikach te słowa nabierają szczególnego znaczenia. Nie tylko nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły podają dzieciom rękę, ale w tym wypadku firma The Haze podała rękę dzieciom, tworząc im ten wspaniały ogród doświadczeń ze ścieżką sensoryczną.